Hej, z tej strony Mateusz z CGWisdom.pl. W tym krótkim tutorialu powiemy sobie o tym, jak zmienić jednostki w programie 3ds Max. Na szczęście jest to bardzo proste i nie wymaga niczego skomplikowanego. Na początek może powiedzmy sobie kilka słów o tym, gdzie w ogóle możemy zobaczyć, jakie jednostki mamy obecnie. Na przykład tworząc obojętnie jaki obiekt, tutaj na przykład zwykłego boxa, w tym panelu po prawej, widzicie, tu mam napisane centymetry. Domyślnie, z tego co dobrze pamiętam, są ustawione jednostki tak zwane generic, które prawdę mówiąc nie wiem jakie mają przełożenie na centymetry. Jeśli macie jednostki generic, to wyglądają one mniej więcej tak, czyli bez żadnego dopisku czy to centymetry, czy cale, i lepiej na nich nie pracować. No, lepiej ustawić sobie po prostu wartości, czy takie jednostki, które będą nam odpowiadać, czyli najprawdopodobniej będą to po prostu centymetry. Czyli lepiej nie, ani nie milimetry, ani metry, myślę, że najwygodniej jednak jest na centymetrach. Polecam zainteresować się tym od razu, na samym początku pracy nad projektem, ponieważ no, możemy sobie wyobrazić, że będziemy tworzyć jakieś obiekty, nie będzie tutaj napisanych jednostek i na przykład chcemy, żeby nasz box miał 50 na 50 cm, piszemy 50 na 50, a potem po zmianie jednostek okaże się, że te wartości się jakoś pozmieniają, te skale nie będą pasować i tak dalej, więc polecam od razu na początku ustawić odpowiednie jednostki. Warto zerkać na to i co pewien czas, ponieważ z jakiegoś powodu czasami te jednostki potrafią się zmieniać, tak jak ustawienia w 3ds Maxie też czasami potrafią się resetować. Jeśli one się zresetują, to również zresetują się ustawienia jednostek. Więc warto tutaj zerkać, czy to nadal są centymetry. Więc jak to zrobić? Wchodzimy sobie tutaj w Customize, Unit Setup, tutaj ustawiam centymetry. Tak jak mówiłem, domyślnie jest chyba generic, z tego co pamiętam, więc polecam ustawić centymetry oraz tutaj kliknąć System Unit Setup i tutaj tak samo ustawić centymetry. OK, już wszędzie mam centymetry teraz. I tak naprawdę to wszystko, więc dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli macie jakieś sugestie czy propozycje do kolejnych filmów, to piszcie śmiało w komentarzach. Dzięki.